Samsung Galaxy Camera zaprezentowany został pod koniec wakacji ubiegłego roku na targach IFA, a na rynku pojawił się chwilę później. Kiedy ujrzałem pierwsze zdjęcia i opisy tego urządzenia, sam nie wiedziałem, co o nim sądzić. Koreański producent poszedł bowiem w stronę aparatów cyfrowych. Zacznijmy od wyglądu. Z przodu jest obiektyw z 21-krotnym zoomem optycznym, a z tyłu ogromny ekran o przekątnej 4,8 cala oraz rozdzielczości 1280x720 pikseli. Dookoła znajdziemy kilka przycisków oraz portów takich jak HDMI, złącze jack, slot na kartę SIM i microSD, ale także mikrofon czy gwint statywowy. W lewym górnym rogu umieszczona została też lampa błyskowa, która wysuwa się po naciśnięciu jednego przycisku. Z przodu znajdziemy lekko wysunięty względem całej konstrukcji grip, który pozwoli nam na wygodniejsze trzymanie aparatu. Niestety tak nie jest. Jest on po prostu za mały, a my będziemy zmuszeni trzymać aparat w obu dłoniach. Ciężko zdecydować się, czy wygląd to plus, czy może minus. Całość jest wykonana z naprawdę solidnego plastiku, nic nie odstaje i nie skrzypi, oprócz dwóch części. Pierwsza z nich to tandetnie wyglądająca lampa błyskowa, a druga to niestety obiektyw, który wygina się lekko na boki po dotknięciu. Niestety nie świadczy to dobrze, ale pomimo tego całość na pierwszy rzut oka robi dobre wrażenie. Urządzenie to jedna z najmocniejszych jednostek, jakie są dostępne na rynku. W środku znajdziemy czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,4 GHz oraz 1 GB RAM-u. Wszystko działa na Androidzie 4.1 z nakładką od Samsunga. Przyznam, że spodziewałem się tutaj niesamowitych osiągów, zero przycięć i naprawdę płynne działanie. Znowu, na pierwszy rzut oka będzie się wydawać, że tak jest, ale zagłębiając się trochę w aplikacje takie jak chociażby podstawowa galeria zdjęć, zaczyna system niemiłosiernie lagować. Nie wiem, czy jest to spowodowane dużą ilością grafik, ale potrafi to być naprawdę irytujące. Co ciekawe, aparat według producenta ma służyć jako urządzenie, z którego szybko zapostujemy zrobione zdjęcia na Facebooku, Instagramie czy Flickrze, chociażby przez Wi-Fi lub 3G. Pocieszczym faktem jest to, że producent daje nam 48 GB pamięci po zalogowaniu na nasze konto w serwisie Dropbox, gdzie automatycznie zostaną przeniesione wszystkie nasze fotografie w postaci backupu. Wszystkie zdjęcia są oznaczone na mapie dzięki geolokalizacji, a po włożeniu karty SIM mamy możliwość wysłania SMS-ów, jednak rozwiewam tutaj pytania większości ludzi, Galaxy Camera nie oferuje funkcji telefonu. Ogromnym minusem jest bateria o dosyć małej pojemności 1650 mAh. Ile trzyma? No niestety ładując aparat rano, wykonując zdjęcia, od czasu do czasu łącząc się z internetem przez Wi-Fi i robiąc kilka innych czynności, bateria podała już pod wieczór. Moim zdaniem nie wróży to dobrze, jeżeli będziemy chcieli wziąć aparat na jakiś wyjazd czy wycieczkę i będziemy zmuszeni do ciągłego ładowania pod wieczór. Przejdę w końcu do najważniejszej części recenzji, czyli tego, ile aparatu jest w tym aparacie. Matryca, jaką tutaj włożono, to najmniejsza z możliwych o rozmiarze 1x2,3 cala, która występuje w raczej najtańszych aparatach. Lepiej jest, jeżeli chodzi o ogniskową, od 4,1 do 86,1 mm. Gdyby zastosowano tutaj matrycę APS-C znaną z większości lustrzanek, to ogniskowa wynosiłaby od około 15 do 320 mm. Daje nam to bardzo przyzwoity, szeroki kąt widzenia, a co za tym idzie, szerokie kadry. Ważnym aspektem jest też przysłona, która wynosi od 2,8 do 5,9 przy maksymalnym zoomie. Światło wpadające przez obiektyw radzi sobie całkiem dobrze w dzień, jednak w nocy pojawiają się duże szumy i inne niedoskonałości. Zakres ISO wynosi od 100 do 3200 i przy tych górnych granicach na fotografii pojawia się dosyć dużo ziarna. Uważam też, że producent poszedł w złym kierunku, wrzucając tak dużo pikseli do tak małej matrycy. Obiektyw posiada 21-krotny zoom optyczny i stabilizowanie obrazu. W sumie jestem z niego zadowolony, gdyż jest to największa przewaga w stosunku do telefonów komórkowych. Jest jednak jedno ale. Autofokus nie działa zadziwiająco szybko i jest raczej powolny. Przy przybliżaniu często minie chwila, kiedy soczewki ułożą się w odpowiedniej pozycji i skupią światło tak, aby powstał ostry obraz. Funkcja kamery sprawdza się moim zdaniem zdecydowanie lepiej. Rozdzielczość, w której nagrywa, to 1080p. Obraz jest bardzo wyraźny, balans bieli szybko dostosowuje się do warunków, a jedyne co można narzekać, to przydługie łapanie ostrości, o którym już wspomniałem. Podsumowując, robienie zdjęć jest przeciętne.
Może to przez oczekiwania w stosunku do tego aparatu. Niestety się zawiodłem. Gdyby nie zoom i lepsza przysłona, to zdjęcia robione w dzień mogłyby przyrównać chociażby do tych zrobionych przez iPhone'a 5, bo pamiętajmy, że ilość megapikseli to nie wszystko. Aplikacja aparatu została wyposażona w kilka opcji, takich jak zmiana ekspozycji, czas migawki, przysłona czy kilka innych. Myślę, że nie ma to zbyt dużego sensu w tego typu urządzeniu, a większość osób będzie po prostu wykorzystywało domyślne ustawienia lub kilka dodatkowych, które dostarcza nam producent. Wśród nich znajdzie się pejzaż, portret, panorama i wiele innych. Wszystko widzimy na dużym ekranie, który na pewno robi wrażenie, gdyż ja osobiście nie spotkałem się z żadną cyfrówką oferującą taką przekątną. Cena Samsung Galaxy Camera zaczyna się od około 1600 zł. Czy jest to urządzenie warte swojej ceny? Moim zdaniem warto rozpatrzyć tutaj dwa przypadki. Jako kamerę lepiej wybrać jakąś zwykłą cyfrówkę lub nawet dopłacić trochę i zakupić jakiś podstawowy model lustrzanki. Jeżeli jednak chodzi o gadżet, to jest to ciekawe urządzenie i nie zapominajmy, że praktycznie pierwsze w swoim rodzaju. System Android daje nam spore możliwości, do tego dochodzi cała otoczka społecznościowa i postowanie zdjęć na ulubionych serwisach. Urządzenie jest skierowane do raczej wąskiej grupy osób i należy je traktować bardziej jako gadżet, aniżeli kamerę.